Jego droga jest w świątyni. Wykład 15. Proroctwo o 70 tygodniach. Część pierwsza. Módlmy się. Ojcze w niebiosach, jakiż to przywilej móc nazywać Cię Ojcem. Dziękujemy Ci za tę wspaniałą możliwość wspólnego zgromadzenia się i otwierania Twego Słowa i zrozumienia poselstwa, jakie masz dla nas w tym niesamowitym okresie historii ludzkości. Ojcze, nie potrafimy zrozumieć Twego Słowa bez boskiej pomocy i dlatego przychodzimy przed Twój tron w pokorze, wyrażając naszą potrzebę mądrości wstępującej z góry. Prosimy Cię, Ojcze, byś pobłogosławił nas swoją obecnością poprzez służbę aniołów i abyś sprawił, by wszystko było dla nas absolutnie klarowne w naszych umysłach. I dziękujemy Ci, Ojcze, za Twoją obecność i za wysłuchanie naszej modlitwy, ponieważ przychodzimy z odwagą przed Twój tron w imieniu Jezusa. Amen. Chciałbym rozpocząć przypominając wszystkim tu obecnym, że proroctwo o 70 tygodniach jest mniejszą częścią proroctwa o 2300 dniach. Innymi słowy, 2300 dni stanowi pełne proroctwo, a 70 tygodni jest odcięte od proroctwa o 2300 dniach. 70 tygodni jest pierwszą częścią proroctwa o 2300 dniach. Chciałbym rozpocząć od przeczytania proroctwa o 70 tygodniach, tak jak jest ono zapisane w Daniela 9, od 25 do 27. Bezpośrednio po tym, jak Gabriel powraca i mówi do Daniela, zrozum Marech, rozpoczyna on bezpośrednio mówić na temat 70 tygodni. 70 tygodni jest powiązane z Marech. Pomagają one wyjaśnić, innymi słowy, czynnik czasu 2300 dni. Czytamy zatem w Daniela 9:25. Wiedz zatem i zrozum, że od wyjścia nakazu o przywróceniu i zbudowaniu Jeruzalem, nie tylko o zbudowaniu, ale o przywróceniu i zbudowaniu Jeruzalem, aż do Mesjasza Księcia będzie 7 tygodni i 62 tygodnie. Ulica zostanie odbudowana oraz mur, nawet w czasach utrapienia. A po 62 tygodniach Mesjasz zostanie wycięty, ale nie dla siebie, a lud księcia, który ma przyjść, zniszczy miasto oraz świątynię. Koniec tego będzie w powodzi i aż do końca wojny spustoszenia są postanowione. Później on, czyli ten książę, który ma przyjść, utwierdzi przymierze z wieloma na jeden tydzień. Ale w połowie tygodnia, czyli ostatniego tygodnia, położy kres ofierze i ofiarowaniu. A na skrzydle obrzydliwości będzie ten, który czyni co? Spustoszenie. Nie zapomnijcie, użyte są słowa, a na skrzydle obrzydliwości będzie ten, który czyni spustoszone, nawet aż do spełnienia, które jest postanowione, będzie wylane na spustoszone. Oto słynne proroctwo o 70 tygodniach. A teraz chcielibyśmy zinterpretować znaczenie tego zdumiewającego proroctwa. Nie będziemy w stanie zakończyć naszego studium na dzisiejszym wykładzie. Będziemy faktycznie studiować dwie części 70 tygodni. Dzisiaj będziemy studiować aż do momentu wycięcia Mesjasza. A potem na naszym jutrzejszym wykładzie zajmiemy się pozostałą częścią proroctwa o 70 tygodniach. Rozpocznijmy zatem od Daniela 9:25, gdzie napisane jest: Wiedz zatem i zrozum, że od wyjścia nakazu o przywróceniu i zbudowaniu Jeruzalem. Pytanie, czy jest punkt początkowy proroctwa o 70 tygodniach? Tak, bo jest napisane od. Czy jest punkt końcowy dla przynajmniej pierwszych 69 tygodni? Proroctwa o 70 tygodniach? Zdecydowanie, bo jest napisane od do.
Jeśli zatem wyraźnie określony punkt początkowy i co? I punkt końcowy. Ciekawe jest to słowo nakaz. Od wyjścia nakazu. To słowo nakaz użyte jest wcześniej, w Daniela 9. Jest ono użyte w wersecie 23, gdzie Biblia mówi nam, że Bóg wydał nakaz Gabrielowi, aby wyjaśnił Marech Danielowi. Innymi słowy, mamy tutaj dekret lub rozkaz lub nakaz. Zwróćcie uwagę, że w tym nakazie zamierzone są dwie sprawy. Po pierwsze, zamierzona jest idea przywrócenia Jeruzalem. Jak również czego? Zbudowaniu Jeruzalem. Nie ma teraz czasu wyjaśniać wszystkie szczegóły, ale to dwie sprawy. Są one ze sobą wzajemnie powiązane, ale nie są tym samym. Przywrócenie i zbudowanie to dwie oddzielne sprawy, chociaż są ze sobą powiązane. A żeby zrozumieć, co to oznacza, przywrócić i zbudować Jeruzalem, musimy zrozumieć, co oznacza Jeruzalem. Zazwyczaj myślimy o Jeruzalem jako o mieście, składającym się z budynków, murów i świątyni. Jednak Jeruzalem oznacza dużo więcej niż tylko to. Jeruzalem nie oznacza jedynie widzialnego miasta, złożonego z budynków i murów. Odnosi się także do socjalnego, religijnego i politycznego porządku tego miasta, do instytucji politycznych i religijnych instytucji miasta. W tym sensie Jeruzalem oznacza handlarzy, władców, urzędników, sędziów oraz prawa cywilne i religijne. Faktem jest, że Jeruzalem straciło swoją suwerenność. Nie wówczas, gdy miasto zostało zniszczone. Straciło swoją suwerenność w roku 605 przed naszą erą, kiedy to przybył król Nebukadnezar i zabrał całą rodzinę królewską. I wszystkich książąt i wszystkich władców. Zabrał ich z Jeruzalem daleko do Babilonu. Innymi słowy, Jeruzalem straciło swą polityczną autonomię. Innymi słowy, odtąd miasto należało do kogoś innego. I nie tylko to, bo instytucje, dzięki którym miasto funkcjonowało, doszły swego kresu, bo nie było żadnych prawowitych władców w mieście, w Jeruzalem. Właściwie otwórzmy drugą Księgę Królewską 24, od 14 do 16, gdzie znajdziemy tę ideę, co oznacza Jeruzalem. Jeruzalem nie oznacza tylko widzialnego miasta. Oznacza miasto składające się ze wszystkich swych sędziów, swych władców, swych kupców, swych przywódców wojskowych itd. Druga Księga Królewska 24, od 14 do 16. Jest tu napisane mowa o Nebukadnezarze. Ponadto zabrał on do niewoli całe Jeruzalem. Zawsze mnie zastanawiało, jak mógł on zabrać całe Jeruzalem do niewoli. Musiał mieć naprawdę solidne wozy, aby móc to zrobić. Co to oznacza, to, że jest napisane, zabrał on do niewoli całe Jeruzalem? Czy jest mowa o mieście, czy o przywódcach, jego politycznych, kupieckich i wojskowych przywódcach? Przeczytajmy, jest napisane. Ponadto zabrał on do niewoli całe Jeruzalem, wszystkich dowódców, uwaga, wszystkich możnych i walecznych mężów, chodzi o wojowników, wojsko. 10 000 jeńców i wszystkich rzemieślników i kowali. Nie pozostał nikt oprócz najuboższych z ludu kraju i zabrał Jehojachina jako jeńca do Babilonu, królową matkę, żony króla, jego dowódców oraz możnych kraju zabrał do niewoli z Jeruzalem do Babilonu. Zauważyliście, że w Jeruzalem jest opisane w tym fragmencie na dwa różne sposoby. Najpierw jest napisane, że króla Jeruzalem do niewoli zabrał, ale pod koniec wersetu napisane, że zabrał on tych wszystkich ludzi do niewoli z Jeruzalem do Babilonu. Zatem Jeruzalem oznacza dwie rzeczy. Oznacza ono przede wszystkim
politycznych, ekonomicznych i wojskowych przywódców Jeruzalem. To jest polityczną strukturę miasta, a po drugie oznacza widzialne miasto jako takie. Zwróćcie teraz uwagę na drugą Księgę Królewską 14:22, gdzie słowa zbudować i przywrócić. Te właśnie słowa są użyte, więc możecie sami zobaczyć, że słowa zbudować i przywrócić, choć powiązane ze sobą, oznaczają co innego. Druga Księga Królewska 14:22 jest tu napisane, a mowa jest o królu Azariaszu, a on, to jest Azariasz, zbudował Elat i przywrócił je do Judy. Co to oznacza, że je zbudował i przywrócił? Oznacza, że oddał je z powrotem Judzie, dla Judy. Po co? By nad nim rządzić. Jest zatem napisane, a on zbudował Elat i przywrócił je do Judy, po tym jak król spoczął ze swoimi ojcami. Zatem jakikolwiek dekret, który wypełnia ten nakaz, by przywrócić i zbudować Jeruzalem, nie tylko musi oznaczać budowę widzialnego miasta, ale również co? Przywrócenie jego politycznych, wojskowych oraz sądowniczych instytucji, aby miasto mogło funkcjonować jako byt polityczny, ekonomiczny i społeczny. Były 4 dekrety wydane w związku z Jeruzalem. Przyjrzyjmy się tym 4 wydanym dekretom. Pierwszy dekret został wydany przez Cyrusa. I został on wydany w roku 536 przed naszą erą. Możecie znaleźć go w księdze Ezdrasza 1 od 2 do 4. Nie przeczytamy go, bo nie mamy na to czasu, ale znajdziecie go również w drugiej księdze Kronik 36:23. Jeśli przeczytacie te wersety, to odkryjecie, że Cyrus wydał pozwolenie jedynie na zbudowanie świątyni. Dekret ten nie miał nic wspólnego z przywróceniem i zbudowaniem Jeruzalem. Chodziło tylko i wyłącznie o świątynię, religijne instytucje Izraela. Po tym, czyli po niewoli, wiele tysięcy Żydów, właściwie to 50 tysięcy, powróciło do Jeruzalem. I korzystając z dekretu, który wydał Cyrus, rozpoczęli budowę świątyni i położyli fundamenty świątyni. Jednak potem napotkali opozycję ze strony innych ludów. Dlatego powiedzieli, to nie jest dla nas dobry czas na budowanie świątyni, bo mamy całe mnóstwo problemów. Generalnie więc porzucili oni ideę budowania świątyni. I wszyscy zaczęli budować swoje własne domy i je upiększać. Zajęli się swoimi sprawami. Znajdziecie to w pierwszym rozdziale Księgi Ageusza. Jest tam jasno i wyraźnie opisane, co działo się w tym okresie. Zatem nieco później Dariusz I, był to Dariusz Pers, nie Dariusz Medyjczyk, to nie był ten, który podbił Babilon, ale był to Dariusz Pers. Wydał on dekret odnawiający poprzedni dekret Cyrusa. Możecie przeczytać ten dekret. Znajdziecie go w Księdze Ezdrasza 6, od 3 do 12. Znajdziecie go ponadto w księgach Nehemiasza i Ageusza. I generalnie Dariusz I po prostu ratyfikował i potwierdził dekret wydany uprzednio przez Cyrusa. A stało się to, jak już wspomniałem, w roku 520 przed naszą erą. Nie ma w tym dekrecie ani słowa o przywróceniu i zbudowaniu miasta. Jedyną sprawą, jaką znajdziecie w tym dekrecie, była odbudowa świątyni. A zatem ten dekret nie może wypełnić nakazu przywrócić i zbudować Jeruzalem. Trzeci dekret został wydany przez króla Artaksesa I, znanego również pod przydomkiem Długoręki. Wydany on został jesienią roku 457 przed naszą erą. A jeśli przeczytacie Ezdrasza 6 od 14 do 15, to jest tam mowa o tym, że był to trzeci dekret odnoszący się do Jeruzalem, jaki wydali perscy królowie. Jest to trzeci dekret. Pierwszy był Cyrusa, drugi Dariusza, zaś Ezdrasza 6 od 14 do 15 mówi nam, że był trzeci dekret, jaki został wydany. Wierzę, że to właśnie jest dekret, który wypełnia proroctwo o 70 tygodniach, nakaz zbudowania i przywrócenia Jeruzalem. I za chwilę się tym zajmiemy. Przedtem jednak pozwólcie, że powiem o czwartym dekrecie. Wydany on został w roku 445 przed naszą erą. I większość dzisiejszych ewangelicznych teologów wierzy, że właśnie ten dekret wyznacza początek proroctwa o 70 tygodniach. Nie zgadzam się z tym.
ponieważ dekret z roku 445 wcale nie jest żadnym nowym dekretem. Widzicie, bo to, co stało się po tym, jak Artakserces wydał dekret o powróceniu i zbudowaniu Jeruzalem, ludy mieszkające w Judzie wysłali złe sprawozdania i powiedzieli, napisali do króla list, w którym powiedzieli królu, Żydzi odbudowują miasto i odbudowują jego mury. A to jest buntowniczy lud, mają złą historię. I dlatego jeśli pozwolisz im dalej budować, to będą powodować całe mnóstwo problemów. Zatem Biblia mówi nam, że Artakserces wstrzymał się z wydaniem dekretu, dopóki sytuacja nie została zbadana, a w roku 445, a przy okazji w materiałach, które trzymacie w rękach, macie cały tekst, możecie to sprawdzić. To, co Artakserces zrobił, gdy sprawdził wszystkie informacje, to odnowił on dekret o przywróceniu i zbudowaniu Jeruzalem w roku 445 przed naszą erą. Zatem ten nie pasuje. Przeczytajmy teraz dekret, który pasuje. Ten dekret jest zamieszczony w Ezdrasza 7. Przejdźcie wraz ze mną do Ezdrasza 7, gdzie znajdziemy słowa Artakserksesa I. I jest tu bardzo ciekawy, drobny szczegół. Tu Artakserkses mówi, oto ja wydaję dekret. To słowo dekret jest identycznym słowem, jakiego użyto w Daniela 9:25. Słowo nakaz, aby przywrócić i zbudować Jeruzalem. To jest to samo hebrajskie słowo, dabar. Czy moglibyśmy więc podejrzewać, że to właśnie ten dekret? Skoro to samo słowo nakaz zostało użyte w Daniela 9:25? Zdecydowanie. A zatem Artakserkses mówi, oto ja wydaję dekret, że wszyscy ci z ludu Izraela oraz kapłanów i lewitów w moim królestwie, którzy dobrowolnie pragną iść do Jeruzalem, mogą iść z tobą. Mówi on do Ezdrasza. Każdy, kto chce iść do Jeruzalem, aby przywracać i budować, może iść. Pojawia się pytanie, dlaczego uważamy, że właśnie ten dekret z roku 457 przed naszą erą jest dekretem, który rozpoczyna 70 tygodni. Są trzy powody. Pierwszy powód to ten, który już przed chwilą podałem. Słowo dabar, które tłumaczone jest jako nakaz w Daniela 9:25, jest tym samym słowem, jakie zostało użyte w Ezdrasza 7:13, gdzie król mówi, oto ja wydałem dekret. To samo słowo. Jest też drugi powód. Żaden z pozostałych trzech dekretów nie pasuje do chronologii Mesjasza. Przyjrzyjmy się im. Przypuśćmy, że zaczynamy 70 tygodni w roku 536 przed naszą erą. Idziemy 70 tygodni lat później, czyli 490 lat później. Jaka będzie data końcowa? Będzie to rok 46 przed naszą erą. Czy to mogło zostać wypełnione z Mesjaszem? Zdecydowanie nie. Przyjrzymy się drugiemu dekretowi wydanemu przez Dariusza Persa i zobaczymy, czy ten pasuje. Idziemy od roku 520, dodajmy 490 lat w przód. Gdzie nas to zaprowadzi? Zaprowadzi nas to do roku 30 przed naszą erą. Jezus się nawet jeszcze nie urodził w roku 30 przed naszą erą. Ale przyjrzyjmy się temu, który został wydany w roku 445 przed naszą erą. Odnowienie dekretu Artakserksesa. Jeśli pójdziemy od roku 445 przed naszą erą w przód, to dojdziemy do roku 45 naszej ery. Ale problem jest taki, że Jezus Chrystus został ukrzyżowany w roku 31 naszej ery. Biorąc pod uwagę ten dekret, to byłoby za późno. Każdy teolog zgadza się z tym, że to by było za późno, a zatem dwa pierwsze dekrety to byłoby za wcześnie, a ostatni dekret to byłoby za późno. To ile dekretów nam zostaje? Zostaje tylko jeden dekret. Jest jeszcze trzeci powód i ten powód jest najważniejszy, mianowicie ów dekret z roku 457 jest jedynym, który nie tylko pozwala budować, ale daje również upoważnienie na przywrócenie politycznej struktury hebrajskiej społeczności.
Zwróćcie uwagę raz jeszcze. Ezdrasza 7:12. Artaxerxes, król królów. Do kapłana Ezdrasza, uczonego w prawie Boga niebios. Doskonały pokój i tak dalej. Werset 13. Oto ja wydaję dekret, że wszyscy ci z ludu Izraela oraz kapłanów i lewitów w moim królestwie, którzy dobrowolnie pragną iść do Jeruzalem, mogą iść z tobą. A zważywszy, iż zostałeś posłany przez króla i jego 7 doradców, by zbadać sprawy dotyczące Judy i Jeruzalem, ze względu na co? Ze względu na prawo Twego Boga, które jest w Twym ręku. Innymi słowy, czy Artaxerxes mówi, możecie ponownie ustanowić społeczeństwo w zgodności z prawem Bożym? Zdecydowanie. Przejdźmy jednak do wersetu 25-26, gdzie ponownie ustanowienie państwowego porządku Izraela jest wyraźnie zaznaczone. Ezdrasza 7, od 25-26. Jest tu napisane, a Ty, Ezdraszu, według Twojej mądrości, danej Ci przez Boga, ustanów, co? Ciekawe. Czy to ma związek z przywróceniem miasta? Zdecydowanie. Ustanów urzędników i co? I sędziów. Czy król sankcjonuje ponowne ustanowienie państwowego porządku, jak również zbudowanie miasta? Zdecydowanie. Czyli to, co odebrał Nebukadnezar, właściwie Nebukadnezar odebrał suwerenność Izraelowi na 19 lat przed zniszczeniem miasta. Stało się to faktycznie w roku 605, a miasto zostało zniszczone w roku 586. Jest zatem napisane, a Ty, Ezdraszu, według swej mądrości danej Ci przez Boga, ustanów urzędników i sędziów, którzy mogliby sądzić wszelki lud będący w regionie za rzeką, nad tymi, słuchajcie tego, którzy znają prawa Twego Boga. Czyimi prawami będzie teraz zarządzany ten obszar? Prawami Boga. Teokracja jest ustanawiana na nowo. Uwaga, oraz nauczaj tych, którzy jeszcze go nie znają. Słuchajcie, środki karne zostają użyte wobec tych, którzy nie będą przestrzegać tych praw, bo jest napisane, ktokolwiek nie będzie przestrzegał prawa Twego Boga oraz prawa królewskiego, niechaj co? Sąd zostanie nad nim niezwłocznie wykonany. Czy to ma być śmierć, czy wygnanie, czy konfiskacja majątku, czy też co? Czy też więzienie? Czy Artaxerxes sankcjonuje ustanowienie porządku państwowego na nowo według praw Boga Izraela? Zdecydowanie. Jest to jedyny dekret, który pasuje do tych kryteriów, zarówno co do chronologii, jak i do obowiązków oraz pracy, jaka musiała zostać wykonana celem przywrócenia i zbudowania Jeruzalem. Ktoś teraz mógłby zapytać, pastorze Bor, jak dokładna jest data roku 457 jako data dla tego dekretu Artaxerxesa? Prawdą jest, że Biblia mówi nam, iż dekret ów został wydany w 7 roku panowania króla Artaxerxesa. Ta data należy do najsolidniej potwierdzonych dat starożytności. Faktycznie jest taka książka wydana wiele lat temu, Chronologia Ezdrasza 7. Jej autorami są Horn oraz Kenneth Ward. I w tej książce, której nakład jest niestety wyczerpany, nakreślili oni historyczne, biblijne, archeologiczne i astronomiczne dane, dowodzące bez cienia wątpliwości, że rok 457, jesień roku 457, był tą datą, kiedy Artaxerxes wydał swój dekret o przywróceniu i zbudowaniu Jeruzalem. Ta data jest osadzona w historii, jest ona pewna. Możemy być zatem pewni, że proroctwo o 70 tygodniach rozpoczyna się jesienią roku 457. Za chwilę zobaczycie powód, dlaczego wiemy, że była to jesień. W naszym studium o proroctwie o 70 tygodniach jest napisane w Daniela 9:25 od wyjścia nakazu o przywróceniu i zbudowaniu Jeruzalem do kiedy? Aż do Mesjasza księcia będzie co? 7 tygodni i 62 tygodnie. Pytanie brzmi, dlaczego Gabriel nie powiedział po prostu 69 tygodni? Dlaczego podzielił ten okres na 7 tygodni i 62 tygodnie? Które, jak wiemy, tworzą co?
69 tygodni. Mógł więc powiedzieć 69. Powodem, dlaczego tak zrobił, było to, że chciał zaznaczyć, że pierwsze 7 tygodni, czyli 49 lat, muszą mieć związek z przywróceniem i zbudowaniem czego? Jeruzalem. Właściwie to zobaczmy, co znajdziemy w Daniela 9:25. Aż do Mesjasza, księcia, będzie 7 tygodni i 62 tygodnie. Zwróćcie uwagę, ostatnia część wersetu 25 mówi: ulica, ulica czego? Jeruzalem, a przy okazji to błędne tłumaczenie. Nie będę się w tym wgłębiał, bo to by zajęło pół godziny. Ulica zostanie odbudowana oraz mur. To też błędne tłumaczenie. Oczywiście błąd tłumacza. Oraz mur nawet w czym? W czasach utrapienia. Zatem podczas tych 7 tygodni lub 49 lat przywrócenie i zbudowanie Jeruzalem zostaje dokonane jak? W bardzo trudnych, czym? W bardzo trudnych czasach. A jeśli przeczytacie Księgę Ezdrasza, to znajdziecie wszelkiego rodzaju opozycję wobec odbudowy i przywrócenia Jeruzalem. Ci, którzy pozostali w kraju, walczyli zaciekle, aby tak się nie stało. To były z pewnością czasy utrapienia. Zwróćcie uwagę, że jest napisane, że od wyjścia słowa o przywróceniu i zbudowaniu Jeruzalem aż do Mesjasza Księcia będzie 7 tygodni, co ma związek z ponownym ustanowieniem porządku państwowego i porządku religijnego Izraela. A po 62 tygodniach dochodzimy do kogo? Dochodzimy do przybycia Mesjasza. Pojawia się teraz pytanie, co oznacza słowo Mesjasz? Hebrajskie słowo Mashiach oznacza ono namaszczony lub pomazany. Musimy dowiedzieć się zatem, jaki to był akt, który namaścił Jezusa Chrystusa. Zauważyliście, że napisane jest aż do Mesjasza Księcia, prawda? Ma on zatem dwa imiona. Jest nazwany Mesjaszem i jest jeszcze nazwany jak? Księciem. Nie ma w ogóle żadnych wątpliwości, że księciem jest Jezus Chrystus. Nosi on różne imiona w Księdze Daniela. Jest nazwany księciem zastępu, jak już studiowaliśmy. Jest nazwany księciem przymierza. Jest nazwany Michałem, wielkim księciem. A w Daniela 8 nazywany jest księciem książąt. Wiecie, co jest ciekawe? W profetycznych rozdziałach Księgi Daniela, nie w tych historycznych rozdziałach, które mówią o książętach służących Nebukadnezarowi, ale w profetycznych rozdziałach Księgi Daniela, za każdym razem, gdy pojawia się słowo książę, to odnosi się ono do Jezusa Chrystusa. Nie ma wyjątku od tej reguły. Innymi słowy, tym księciem jest nie kto inny, jak tylko kto? Tylko Jezus Chrystus. Faktycznie Izajasz nazywa go również księciem pokoju. A Piotr w początkowych rozdziałach Dziejów Apostolskich nazywa Jezusa księciem dwukrotnie. Nie ma zatem w ogóle wątpliwości, kim jest Mesjasz. Pytanie teraz brzmi: skoro słowo Mesjasz oznacza namaszczony, to kiedy Jezus został namaszczony? Cóż, przejdźmy do Ewangelii Jana 1:32. Mowa jest tu o chrzcie Jezusa, który wyznacza początek Jego służby. Ewangelia Jana 1:32. A Jan złożył świadectwo, mówiąc: widziałem ducha wstępującego z nieba, niczym gołębica, a ten spoczął na nim. Czy to się odnosi do chrztu Jezusa, kiedy to Duch Święty spoczął na Jezusie? Zdecydowanie. Przejdźmy teraz do wersetu 41. Kilka wersetów dalej. Andrzej rozmawia ze swym bratem Piotrem. I zwróćcie uwagę na to, co Andrzej mówi do Piotra. To jest bezpośrednio po tym, jak była mowa o Duchu Świętym, jak Jan mówił o Duchu Świętym wstępującym na Chrystusa. Jest napisane w wersecie 41. Jednym z dwóch, którzy słyszeli, podążali za nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Znalazł on najpierw swego brata Szymona i powiedział mu: znaleźliśmy. Interesujące, to samo słowo. Od razu po chrzcie Jezusa znaleźliśmy Mesjasza. A teraz słuchajcie, co jest napisane dalej. Znaleźliśmy Mesjasza, co się wykłada jak Chrystusa.
Widzicie, greckie słowo Chrystus jest dokładnym odpowiednikiem Mesjasza. Znacie angielskie słowo ochrzczony? Pochodzi ono od Christ ended, co oznacza namaścić, nieprawdaż? Zatem Chrystus oznacza to samo, co Mesjasz, namaszczony. Natychmiast po chrzcie Jezusa odkrywamy, jak Andrzej mówi do Piotra, znaleźliśmy namaszczonego. Otwórzmy teraz Łukasza 4,14. Nadal mówimy o Mesjaszu, księciu. Ewangelia Łukasza 4,14. Jest tu napisane, wtedy Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei. Jak On wrócił do Galilei? W czym? W mocy Ducha powrócił do Galilei. A wieści o Nim rozeszły się po całej okolicy. Co pojawia się bezpośrednio przed tym tekstem? Jeśli spojrzycie do Łukasza 3, jest tam opis chrztu Jezusa. Potem w 4, od 1 do 11, jest opis kuszenia Jezusa. A potem ostatnia część rozdziału 4 opisuje początek publicznej służby Jezusa w Galilei. I jest napisane, po Jego chrzcie, po kuszeniu, kiedy rozpoczął swą służbę, napisane jest, że powrócił w mocy Ducha do Galilei. Zwróćcie uwagę, jakich słów użył, rozpoczynając swoją służbę. W synagodze w Nazarecie, Ewangelia Łukasza 4, od 18 do 19. Jezus mówi tu, Duch Pana jest, co? Jest nade mną, ponieważ On, co? Kiedy Jezus otrzymał Ducha Świętego? Kiedy został, co? Ochrzczony. Zatem jest napisane, Duch Pana jest nade mną, ponieważ On namaścił mnie, abym głosił Ewangelię ubogim. Posłał mnie, abym uleczył skruszonych, abym obwieścił wyzwolenie dla jeńców i przywrócenie wzroku ślepym, abym wyzwolił tych, co są uciśnieni, abym obwieścił miłościwy rok Pana. Kiedy zatem Jezus został namaszczony jako Mesjasz? Został namaszczony na Mesjasza, gdy otrzymał Ducha Świętego. A kiedy miało to miejsce? Przy Jego chrzcie. Gdyby ktoś miał wątpliwości, to przeczytajmy Dzieje, 10 rozdział od 36 do 38. Słowo, które Bóg posłał synom izraelskim, głosząc pokój przez Jezusa Chrystusa, On jest Panem wszystkiego. To słowo znacie, które było głoszone po całej Judei i począwszy gdzie? Od Galilei po chrzcie, który głosił Jan. Jak Bóg co? Oto kluczowe słowo. Namaścił Jezusa z Nazaretu. Czym? Duchem Świętym i mocą. Kiedy Jezus został namaszczony Duchem Świętym i mocą? W chwili swojego czego? Swojego chrztu. Jest zatem napisane w wersecie 37, to słowo znacie, które było głoszone po całej Judei i począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan, jak Bóg namaścił Jezusa z Nazaretu Duchem Świętym i mocą, który szedł czyniąc dobro i uzdrawiając wszystkim, którzy byli uciśnieni przez diabła. W jakim zatem momencie, że 69 tygodni dobiega końca? Jest to wtedy, gdy Jezus staje się kim? Namaszczonym. A to się odnosi do czego? Do Jego chrztu. A czy mamy datę chrztu Chrystusa? Pewnie, że tak. Łukasza 3, od 1 do 2. Data ta odnosi się do roku 27 naszej ery. Zwróćcie uwagę, podanych jest kilka historycznych znaczników. Myślę, że Bóg chciał, abyśmy wiedzieli, jaka to była data. Bo zwróćcie tylko uwagę na te wszystkie historyczne znaczniki, jakie Bóg dał. Ewangelia Łukasza 3, od 1 do 2. W 15 roku panowania cesarza Tyberiusza. Wiemy, że był to rok 27 naszej ery. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod był tetrarchą Galilei. Jego brat Filip tetrarchą Iturei oraz kraju Trachonu. A Lizaniasz tetrarchom Abileny, gdy Annasz i Kajfasz byli najwyższymi kapłanami. Czy Bóg podaje nam tutaj te wszystkie znaczniki historyczne? Z całą pewnością tak. Słowo Boga doszło Jana, syna Zachariasza, na pustyni i wtedy Jezus został ochrzczony. Był to rok 27 naszej ery, kiedy Jezus rozpoczął swą służbę.
Zapytam was teraz, komu Jezus głosił Ewangelię? Jezus obszedł cały świat i głosił poganom, czyż nie tak? Komu jedynie głosił? Żydom. A dlaczego? Bo proroctwo w 70 tygodniach mówi, 70 tygodni jest ustalone dla twojego miasta i twojego ludu. Zatem Jezus musiał głosić Żydom, dopóki ten czas nie dobiegł końca. Jesteście ze mną? Oto co odkrywamy w Mateuszu 10, od 5 do 6. To jest jednoznaczne. Ewangelia Mateusza 10, od 5 do 6. Tych 12 posłał Jezus i nakazał im mówiąc, nie wchodźcie na drogę pogan. Kiedy 70 tygodni się skończyło, Ewangelia miała iść do pogan według tego, co studiowaliśmy. Kiedy na koniec posłał syna, a oni odrzucili syna, czy to wtedy Ewangelia miała być zaniesiona do pogan? Królestwo zostanie wam odebrane, a oddane narodom, który wyda jego owoc. Tak? Ale w tamtym momencie 70 tygodni się nie skończyło. Na czym zatem Jezus skupiał swą służbę? Jest napisane, nie idźcie na drogę pogan i nie wchodźcie do miasta Samarytan, ale idźcie raczej gdzie? Do zagubionych owiec z domu Izraela, bo 70 tygodni jeszcze się nie wypełniło, nie wygasło, a 70 tygodni było dla miasta i ludu Daniela. Jesteście ze mną? Jak to wszystko w Biblii ze sobą współgra? To po prostu zdumiewające. Wróćmy do naszego studium. Jest napisane w proroctwie o 70 tygodniach, Daniela 9:26, a po 62 tygodniach, zwróćcie uwagę, nie określa dokładnie kiedy, po, jest po prostu napisane, a po 62 tygodniach, czyli w jakim momencie? Mesjasz zostanie co? Wycięty. Ale nie dla siebie. Przejdźmy teraz do Izajasza 53:5. Czy to jest dokładne stwierdzenie? Czy Jezus umarł dla siebie? Nie, on nie umarł dla siebie. Zwróćcie uwagę na Izajasza 53:5. Jest tu napisane, lecz on był zraniony dla naszych występków. On był zbity dla naszych nieprawości. Kaźń naszego pokoju jest na nim, a jego pręgami my jesteśmy uzdrowieni. Czy zatem cierpienie i śmierć Jezusa były dla niego samego? Nie, to było dla nas. A co oznacza to wyrażenie wycięty? Jest napisane, Mesjasz zostanie wycięty, ale nie dla siebie. Zauważyliśmy już, że to, co zrobił Jezus, zrobił dla nas. A co to oznacza wycięty? Cóż, Izajasza 53, owo wielkie mesjańskie proroctwo, mówi nam w wersecie 8, co to oznacza wycięty. Mowa jest o Mesjaszu, jest napisane, zabrano go do więzienia i sądu. A któż wypowie jego ród? Gdyż został on co? Interesujące. Został on wycięty z ziemi. Czego? Żyjących. Czy to znaczy, że umarł? Czy wycięty oznacza, że umarł? Tak, został on wycięty z ziemi. Czego? Żyjących. Czy zrobił to dla siebie? Nie, ponieważ dalej jest napisane. Gdyż co? Gdyż za przestępstwa mojego ludu został on co? Rażony. Czy Jezus zrobił to dla siebie? Nie. Czy został on wycięty, czyli że umarł? Z całą pewnością tak. Kto wypełni ten dokładny opis, który mówi, że po 62 tygodniach Mesjasz zostanie wycięty, to znaczy zabity, ale nie, co? Ale nie dla siebie, a dla innych. Jest tylko jeden taki. To musi być Jezus Chrystus, ponieważ mesjańskie proroctwo z Izajasza 53 jest w doskonałej zgodności z proroctwem z Daniela 9. Przejdźmy do następnego zdania. Jest napisane w Daniela 9:26. Po tym, jak mowa jest o wycięciu Mesjasza księcia, ale nie dla niego samego. Po jego śmierci napisane jest, słuchajcie uważnie, a lud księcia, jak myślicie, kim jest książę? Czy jest jakaś zmiana między poprzednim zdaniem a tym, które wskazywałoby, że jest inny książę? Dzisiejsi ewangeliczni teolodzy mówią, że to jest książę antychryst. Nie ma żadnego dowodu w sekwencji, że to jest jakiś tam książę antychryst, który ma powstać w przyszłości. Zwróćcie uwagę, jest napisane, a lud księcia, który ma przyjść, co zrobił? Zniszczy miasto oraz świątynię. Pytanie, czy Jerozolimia znów miała zostać zniszczona? To interesujące, bo Bóg powiedział Danielowi, wiesz, Jeruzalem zostanie co?
przywrócone i co? Zbudowane. Ale potem, po 69 tygodniach, Mesjasz namaszczony miał przyjść. A potem, w którymś momencie, po 69 tygodniach, Mesjasz miał zostać wycięty. I nie miał on być wycięty dla siebie. A potem mówi, że świątynia i miasto zostaną zniszczone ponownie. Nadążacie za mną, czy nie? Znowu miały zostać zniszczone. Czy wycięcie Mesjasza ma cokolwiek wspólnego ze zniszczeniem miasta? Z całą pewnością tak. Mesjasz jest wycięty, ale nie dla siebie. A zaraz po tym mowa jest o czym? Mowa jest o zniszczeniu miasta. A dalej jest napisane raz jeszcze. A lud księcia, który ma przyjść, zniszczy miasto oraz świątynię. Koniec tego, czyli miasta i świątyni. Będzie w czym? W powodzi. W Piśmie Świętym najazdy wojsk są symbolizowane przez powódź. Na przykład przeczytajcie Izajasza. Nie ma tam tego w waszej liście, ale możecie sobie dopisać. Izajasza 8, od 7 do 8. A dalej napisane jest, i aż do końca wojny zbliża się kluczowe słowo. Co to za kluczowe słowo? Spustoszenia. Nie zapomnijcie tego słowa. Spustoszenia są co? Są postanowione. Musimy teraz zinterpretować, kim jest książę. Są trzy poglądy odnośnie tego księcia. Pierwszy pogląd to tradycyjny, pogląd adwentystów dnia siódmego na księcia. Generalnie idea jest taka, że księciem jest Tytus, a lud księcia to rzymskie wojska. To jest tradycyjny pogląd. Drugi pogląd jest taki, że książę to wstrętny antychryst, który ma powstać w przyszłości po pochwyceniu Kościoła. Tak w ogóle nie pasuje, jak będziemy studiować 70 tygodni. To w ogóle nie pasuje. Trzeci pogląd to ten, który ja popieram. A mianowicie, że księciem jest Jezus. A ludem księcia są Żydzi. A wy powiecie, pastorze, to nie pasuje. Cóż, przebadajmy to i zobaczmy, czy pasuje. Po pierwsze, pomówmy o poglądzie numer jeden. Słuchajcie uważnie. Pogląd numer jeden. Księciem jest Tytus, a lud księcia to wojska rzymskie. Ten pogląd jest nie do podtrzymania. Spytacie, dlaczego jest on nie do podtrzymania? Z prostego powodu, iż w wersecie 27 jest napisane, że ten książę zrobi trzy rzeczy. Co takiego zrobi? Po pierwsze, utwierdzi przymierze z wieloma na jeden tydzień. Czy Tytus to zrobił? Czy Tytus utwierdził przymierze z Izraelem na jeden tydzień? Nie, bo on żył w roku 70 naszej ery. Po drugie, w połowie ostatniego tygodnia miał on spowodować zaprzestanie ofiar i ofiarowań. Czy Tytus to zrobił? Spowodował, co prawda, zaprzestanie ofiar, ale dopiero w roku 70, nie w połowie ostatniego tygodnia. I wreszcie ostatecznie miał uczynić Jerozolimę spustoszoną. Tylko to jedno pasuje. Rozumiecie mnie? Zatem Tytus nie pasuje. Ponieważ ludem księcia byliby faktycznie ci, albo raczej książę ludu utwierdziłby przymierze na jeden tydzień, w połowie ostatniego tygodnia spowodowałby zaprzestanie ofiar i ofiarowań, a po trzecie jego śmierć doprowadziłaby do spustoszenia Jerozolimy. Pytanie brzmi, kim jest ten książę i kim jest lud księcia? Powiecie, pastorze Bor, musisz być szalony. Mówisz, że to Żydzi zniszczyli swoje miasto? Lud księcia zniszczył Jeruzalem? Tak, to właśnie mówię. Pozwólcie mi najpierw podać wam pewną analogię. Co się stało przy pierwszym zniszczeniu Jerozolimy? Zapytam was, kto zniszczył Jeruzalem za pierwszym razem? W Biblii podane są trzy wyjaśnienia. Podam wam jedynie odnośniki, przypuszczalnie są one na waszej liście. Daniela 9:14 zacytuję. Jest tam napisane, Pan sprowadził na nas to nieszczęście. Kto zatem spowodował pierwsze zniszczenie Jerozolimy? Pan. Druga księga Kronik 36:17-20 mówi, że Bóg użył Nebukadnezara do zniszczenia Jeruzalem. Jest faktycznie napisane, że Pan sprowadził króla Chaldejczyków. Daniela 9:17 oraz 14-15 mówi jasno i wyraźnie, że to grzechy Izraela sprowadziły zniszczenie na Jeruzalem. Zatem pytanie brzmi, kto zniszczył Jeruzalem? Czy to był Bóg, czy to był Nebukadnezar, czy to też był lud?
wszyscy naraz. Widzicie, lud, nieposłuszeństwo ludu doprowadziły Boga do użycia Nebukadnezara, do ukarania ludu za ich nieposłuszeństwo. Rozumiecie mnie, czy nie? Właściwie to Biblia tak mówi. Zwróćcie uwagę na to, co Jeremiasz powiedział do króla Sedekiasza. Jest to w Księdze Jeremiasza 38, od 21 do 23. Jeremiasz mówi, poddaj się królowi babilońskiemu, bo inaczej, uwaga, jeśli odmówisz poddania się, mówi on to do króla Sedekiasza, jeśli odmówisz poddania się, to takie słowo, jakie Pan mi nakazał, ty spowodujesz, że to miasto będzie spalone ogniem. Kto miał spowodować, że miasto będzie spalone ogniem? Król Sedekiasz. A dlaczego? Ponieważ nie był posłuszny Panu. Był nieposłuszny i nie poddał się królowi Nebukadnezarowi. Pomówmy teraz o drugim zniszczeniu Jerozolimy. Czy zauważyliście, że za każdym razem, jak jest mowa o zniszczeniu Jerozolimy, w proroctwie 70 tygodniach, to jest coś, co Mesjasz zrobił bezpośrednio przed tym. Jest on wycięty. Jeruzalem jest zniszczone. Potem, że spowoduje on zaprzestanie ofiar i ofiarowań. I znowu Jeruzalem jest zniszczone. Czy odrzucenie Mesjasza oraz śmierć Mesjasza mają cokolwiek wspólnego ze zniszczeniem Jeruzalem? Zdecydowanie. Przejdźmy do Psalmu 118, od 22 do 23. Psalm 118 jest to proroctwo mesjańskie. Zwróćcie uwagę na te słowa. Kamień, który budujący odrzucili. Od razu rozpoznajecie, że jest to proroctwo mesjańskie, prawda? Kamień, który budujący odrzucili, stał się kamieniem węgielnym. Tego właśnie Pan dokonał. Jest to cudowne w naszych oczach. Do kogo odnosi się to proroctwo? Odnosi się ono do kogokolwiek. Czy też odnosi się ono do Jezusa Chrystusa jako Mesjasza? Odnosi się do Mesjasza. Ewangelia Mateusza 21:42. Jezus cytuje ten werset, mówi, ten psalm należy do mnie. Mateusza 21:42. Jezus powiedział im, czy nigdy nie czytaliście w pismach? Kamień, który budujący odrzucili, stał się kamieniem węgielnym. Tego właśnie Pan dokonał. Jest to cudowne w naszych oczach. Do kogo Jezus odnosi proroctwo z psalmu 118? Odnosi je do siebie. Czy wiecie, że nieco dalej w tym samym psalmie, w wersecie 26 znajdujemy bardzo ciekawy werset, który był śpiewany, słuchajcie uważnie, był on śpiewany przez tych, którzy towarzyszyli Jezusowi podczas triumfalnego wkroczenia do Jeruzalem. Widzicie, napisane jest lud księcia, który ma co? Który ma przyjść. Przyjrzyjmy się temu wyrażeniu, który ma przyjść. Przejdźmy do psalmu 118, 26 wiersz. Wykazaliśmy już, że jest to psalm mesjański. Ludzie śpiewali co? Błogosławiony jest ten, który co? Który przychodzi w imieniu Pana. Pobłogosławiliśmy was z domu Pana. Kim jest zatem ten, który przychodzi w imieniu Pana według psalmu 118? Jest to nikt inny jak Jezus Chrystus. Przejdźmy do kolejnego fragmentu, który łączy to w jedną całość. Ewangelia Łukasza 19, od 37 do 44. Zobaczcie, że są trzy rzeczy w tym fragmencie, trzy kluczowe rzeczy. Łukasza 19, od 37 do 44. Trzy kluczowe idee. Pierwsza idea jest taka, że Jezus przychodzi do Jerozolimy, a ludzie śpiewają, błogosławiony jest ten, który przychodzi w imieniu Pana. To jest książę, który ma przyjść. Druga idea jest taka, że Jezus mówi o swoim odrzuceniu przez naród żydowski. A trzecia idea jest taka, że Jezus mówi o zniszczeniu Jerozolimy. Trzy idee. Pierwsza idea. Jezus wkracza do Jerozolimy. Ludzie śpiewają, błogosławiony jest ten, który przychodzi w imieniu Pana. Druga idea, Jezus zostaje odrzucony. Trzecia idea, Jezus mówi o zniszczeniu Jerozolimy. Przeczytajmy ten ustęp Łukasza 19, od 37 do 44. Wtedy, gdy się już zbliżał do podnóża Góry Oliwnej, całe mnóstwo uczniów zaczęło radować się i wychwalać Boga donośnym głosem za wszystkie potężne dzieła, które widzieli, mówiąc,
Błogosławiony jest król, który przychodzi w imieniu Pana. Czy to jest książę, który miał przyjść? Zdecydowanie. Pokój w niebiosach i chwała na wysokości. A teraz uwaga, lecz niektórzy faryzeusze powiedzieli do Niego, Nauczycielu, zgrom swoich uczniów, a On im odpowiedział mówiąc, powiadam wam, że jeśli ci będą milczeć, wnet kamienie będą wołać. A gdy się przybliżył, zobaczył miasto i zapłakał nad nim mówiąc, gdybyś poznało nawet ty szczególnie w tym twoim dniu rzeczy, które są ku twojemu pokojowi, lecz teraz są one zakryte przed twymi oczami. Czy Jezus mówi o swoim odrzuceniu przez Jerozolimę? Z całą pewnością tak. A jaki będzie skutek tego, że naród żydowski go odrzucił? Zwróćcie uwagę na werset 43. Mowa jest o zniszczeniu. Gdyż przyjdą na ciebie dni, kiedy twoi wrogowie, co? Zbudują wał wokół ciebie, otoczą cię i ścisną z każdej strony i zrównają cię z ziemią wraz z twoimi dziećmi wewnątrz ciebie i nie pozostawią w tobie kamienia na kamieniu. A jaki jest tego powód? Ponieważ nie poznałeś czasu swego nawiedzenia. Kto spowodował zniszczenie Jerozolimy? Tytus? Czy Tytus zniszczyłby Jerozolimę, gdyby lud był wierny? Nie. Czy Bóg zniszczyłby Jerozolimę, gdyby lud był wierny? Zdecydowanie nie. A zatem kto sprowadził zniszczenie na Jerozolimę? Wiecie, jest tekst w Starym Testamencie, gdzie Bóg mówi, Efraimie lub Izraelu, zniszczyłeś sam siebie. Co doprowadziło do zniszczenia Jerozolimy? Było to odrzucenie Mesjasza przez lud. Zróbmy przegląd tego, co studiowaliśmy poprzednio. Pamiętacie, jak w Mateusza 21 Jezus przybył do świątyni, prawda? A potem mamy epizod z drzewem figowym. Wszystko, o czym mówi Jezus po rozdziale 21, ma związek z historią i nieposłuszeństwem narodu żydowskiego. W epizodzie z drzewem figowym Jezus przeklina drzewo figowe, które usycha od korzeni. A Jezus mówi, już nigdy więcej nie wydasz owocu. To symbolizowało teokrację Żydów jako narodu. Nie ma mowy o tym, że wszyscy Żydzi są zgubieni. Jest mowa o żydowskiej teokracji jako o wybranym przez Boga naczyniu do głoszenia Ewangelii. Pamiętacie też przypowieść o pracownikach winnicy? Mamy tam trzy etapy. Wysyła posłańców, oni ich odrzucają. Więc wysyła więcej posłańców, a oni ich odrzucają. A potem mówi na koniec, pośle kogo? Pośle swego syna. A oni co zrobili? Jego również odrzucili. A potem Jezus, po opowiedzeniu tej przypowieści, odkrywamy, jak Jezus mówi, królestwo zostanie wam odebrane, a oddane narodowi, który wyda plon, owoc. Co to za naród, który miał wydać owoc? Stanie się to zdecydowanie jasne jutro, gdy zajmiemy się drugą częścią 70 tygodni. Ma to związek z głoszeniem Ewangelii w świecie pogańskim. A potem zauważyliście, po tym, jak Jezus opowiedział przypowieść o pracownikach winnicy, wygłosił biadania wobec uczonych w piśmie i faryzeusza, potem mówi, dopełnijcie miary, kielich jest już pełny. Ale jeśli nie zauważymy, Jezus powiedział, nadal będę wysyłał do was mędrców i nadal będę posyłał do was proroków, bo 70 tygodni nie skończyło się na odrzuceniu Jezusa. Skończyły się 3,5 roku później. Jesteście ze mną, czy nie? Zatem nadal jest jeszcze 3,5 roku łaski dla narodu hebrajskiego, nawet po tym. A potem Jezus po wygłoszeniu biadań wobec uczonych w piśmie i faryzeuszów, Mateusza 23:38 opuszcza świątynię. Szekina opuszcza świątynię i Jezus mówi, wasz dom jest wam zostawiony. Jaki? Czy to jest słowo użyte w Daniela 9? Zdecydowanie. Wasz dom jest wam zostawiony, spustoszony. Innymi słowy, Szekina porzuciła świątynię. I gdzie Jezus udaje się, by usiąść? Tak, jak przy pierwszym zniszczeniu idzie usiąść na Górze Oliwnej. I o czym zaczął mówić? Zaczął mówić o zniszczeniu czego? Jerozolimy. Z powodu odrzucenia Mesjasza. Nadążacie za mną, czy nie? Czy to proroctwo mówi o jakimś przyszłym antychryście po pochwyceniu? Słuchajcie uważnie, co narobił świat chrześcijański. Po pierwsze, rozgrzeszył naród żydowski z winy za śmierć Mesjasza. A jak to zrobili? Zrobili to rzutując owo proroctwo na przyszłego antychrysta po pochwyceniu. Zatem naród żydowski nie ma nic wspólnego z wypełnieniem odrzucenia Mesjasza.
Drugą rzeczą, jaką zrobili, to poprzez mówienie, że proroctwo o małym rogu odnosi się do przyszłego antychrysta, rozgrzeszyli Kościół rzymskokatolicki z winy zabicia ciała Jezusa Chrystusa, czyli Jego Kościoła. A więc generalnie przez kierowanie tych proroctw do przyszłości stracili z oczu winę narodu żydowskiego jako narodu oraz winę rzymskokatolickiego papiestwa za prześladowanie świętych Najwyższego, ponieważ odnoszą oni te rzeczy do przyszłości i nie widzą, jak te rzeczy wypełniły się w przeszłości. Zwróćcie uwagę, jak Ellen White opisała zniszczenie Jerozolimy, jego powód w Wielkim Boju, strona 35. Żydzi ukuli swe własne kajdany. Co Żydzi zrobili? Ukuli swoje własne kajdany. Wypełnili sami dla siebie kielich pomsty w całkowitym zniszczeniu, jakie ich spotkało jako naród oraz we wszystkich niedolach, jakie podążały za nimi w ich rozproszeniu. Zbierali jedynie żniwo tego, co ich własne ręce zasiały. Kto zniszczył Jerozolimę? Oni sami przez odrzucenie Mesjasza. Prorok mówi, teraz cytuję ona ten werset, pochodzi on z Ozeasza 13:9. Prorok mówi o Izraelu, zniszczyłeś sam siebie, gdyż upadłeś przez swą własną winę. Ich cierpienia, słuchajcie teraz uważnie, ich cierpienia często są przedstawione jako kara, którą zostali nawiedzeni poprzez bezpośrednie zarządzenie Boga. W ten sposób wielki zwodziciel usiłuje zamaskować swoje własne dzieło przez uporczywe odrzucenie boskiej miłości i łaski. Słuchajcie uważnie. Żydzi spowodowali, że wycofał od nich swoją ochronę, a szatanowi dozwolono władać nimi wedle jego woli. Zatem która z trzech opcji jest najbardziej sensowna? Czy to był Tytus i rzymskie wojska? Nie. Czy to jest przyszły antychryst? Nie. Do kogo się to odnosi? Ludem księcia są Żydzi, lud Jezusa Chrystusa, który sprowadził odrzucenie przeciwko ich miastu, za ich odrzucenie Jezusa.